То близько політики, близько свята. Марія Гурська, дженікарка української телевізії «Еспресо» і редакторка начальна онлайн-порталу «Сестри ЕУ». І Павел Коваль, приводнішонці комісії до справ заграничних польського сейму ораз певномоцник жонду польський до справ відбудови України. Так. Вітам, і як завжди, підсумуємо тиждень інформаційний в нашому програмі. Дійсно, почнемо від 7 квітня, от будуть ще вибори саможендові в Польщі. Перша тура. Власне, бачу, що пан є на щиті своєї активності. Дякую за спотканення дійшейше, що є взагалі можливе. Але через цілий час відбуваються спотканення з губернаторами в різних містах, з людьми. І, власне, триває кампанія. Чи є ризики для демократії в Польщі? І як вибори те впливають, především, на релації польсько-українські? То są вybory, które jest nawet... Dużo trzeba by mówić o tym, żeby wytłumaczyć, co się dzieje przy tych wyborach, bo dzieje się bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, wybieramy prezydentów, to są bezpośrednie wybory prezydentów wielkich miast, czyli burmistrzów największych miast. U nas ta, jak wiadomo, te największe miasta mają prawo używać tytułu prezydenta miasta. Oprócz tego rady tych miast, oprócz tego rady gmin, powiatów, sejmiki wojewódzkie, czyli taki... czyli nasz samorząd na poziomie wojewódzkim. No więc tego już jest bardzo dużo dla... A jeszcze w Warszawie na przykład dodatkowo są wybory do dzielnic, ponieważ Warszawa ma inny ustrój, specjalny ustrój. W Warszawie są dzielnice, które są takimi w pewnym sensie oddzielnymi miastami i tutaj też się odbywają wybory. Także wielu z wyborców w Polsce dostanie kilka kart do głosowania, musi być dobrze zorientowanych, muszą być dobrze zorientowani, żeby zagłosować. Czy to ma wpływ na... Czy te wybory będą miały wpływ na relacje polsko-ukraińskie? Trudno powiedzieć, raczej bezpośrednio nie. Oczywiście wybory odbywają się też w regionach przygranicznych, przede wszystkim mam na myśli Podkarpacie i Lubelskie. I faktycznie tam się dużo dzisiaj mówi o tym, że potrzebujemy jakiegoś specjalnego programu i taki program będzie w Polsce uruchomiony, program dofinansowania regionów przygranicznych, a szczególnie powiatów, które są położone bezpośrednio przy granicy z Ukrainą, dlatego że ze względu na wojnę faktycznie rozwój w tych miejscach został zahamowany. Po prostu jest mniej inwestycji, ludzie wyjeżdżają, więc jednym z elementów takich związanych z wojną i związanych z relacjami polsko-ukraińskimi, no bardziej z wojną, jest program dla tych regionów, które ucierpiały w czasie wojny szczególnie. Więc na ile duże są wyzwania dla nowej władzy polskiej? Na ile duże są wyzwania dla demokracji? Trochę jest tak, że przywykliśmy myśleć, że najważniejsze są wybory parlamentarne i one są najważniejsze. Niedawno się w Polsce odbyły, ale teraz te wybory regionalne także mają swoje duże znaczenie. Myślę, że kluczowe są wybory regionalne, bo one decydują o tym, kto będzie rządził w każdym regionie, a także kto będzie rozdzielał duże pieniądze europejskie, bo jak już jest w Unii, to te pieniądze europejskie w dużym stopniu są na poziomie województw. No i oczywiście politycznie ogromne znaczenie mają wybory w wielkich miastach w Polsce. W czasie, myślę, że to jest w jakimś sensie zasługa PiSu, powiedziałbym w cudzysłowie zasługa PiSu, ale w czasach, kiedy prawie cała władza w Polsce należała do Prawa i Sprawiedliwości, no takimi wyspami odmienności politycznej, czy nawet opozycyjności czasami, byli prezydenci wielkich miast. I to jest cała grupa wybitnych polityków, którzy działają na poziomie samorządowym. Oni dzisiaj walczą o najczęściej o powtórny wybór, o reelekcję i to też jest obserwowane, czyli to, co się dzieje we Wrocławiu, w Warszawie, w Rzeszowie, w Krakowie, w Gdańsku, jest bacznie obserwowane i będzie też ważnym sygnałem politycznym. Z olbrzymim zainteresowaniem patrzymy na te wybory i liczymy na to, że demokracja zwycięży odpowiedzialna polityka. A dla nas byłoby dobrze, żeby była duża frekwencja. Myśmy doświadczyli ogromnej frekwencji, jak na nasze standardy, polskie standardy, 75% w wyborach parlamentarnych ostatnich. Zdaję sobie sprawę, że w wyborach samorządowych tak dobrze nie będzie, ale jeżeli ktoś się interesuje w Polsce polityką albo polityką polską, to w tych wyborach, które nadchodzą, trzeba zwrócić uwagę na wyniki wyborów do sejmików, czyli samorząd województwa, a także wyniki wyborów w głównych miastach, w tych największych miastach, bo to będzie taki realny test, co się dzieje w polskiej polityce. W zeszłym tygodniu musieliśmy zrezygnować z jednego nagrania i nie przez wybory, a przez to, że odbywało się w Warszawie olbrzymie spotkanie premierów
Ukrainy i Polski, Szmygala i Tuska, któremu przed tym były godziny, setki spotkań przygotowań, tak, w ciągu kilku miesięcy. No i właśnie to spotkanie się odbyło, omawiali go w ukraińskiej, w polskiej telewizji. I jaki obrazek po tygodniu? Widzimy kolejne zablokowane punkty graniczne z Ukrainą przez polskich protestujących. I nawet więcej, polskie rolnicy blokują ministerstwo i wymagają spotkania z Tuskiem. I jednak, co zmieniło to spotkanie i jakie są jego prawdziwe rezultaty dla Ukrainy i Polski? No pierwsze trzeba powiedzieć, co to było za spotkanie, bo to jest okazja. Nie jest to takie banalne spotkanie międzynarodowe, bo to się nazywa konsultacje międzyrządowe, a w rzeczywistości to można powiedzieć, że to było jak wspólne posiedzenie dwóch rządów. Uczestniczyłem także w tych głównych obradach i w tych głównych obradach było przecież tak, że usiadły na siebie, naprzeciwko siebie, ale przy wspólnym stole, jak na takim wielkim weselu to wyglądało, był ogromny stół, praktycznie ministrowie z wszystkich ministerstw, z wszystkich resortów, jeżeli gdzieś nie mógł przyjechać minister, to był wiceminister, wtedy też po naszej stronie był wiceminister, ale no to było coś wyjątkowego. Takie rzeczy zdarzają się tylko między sąsiadami, którzy są ze sobą bardzo blisko, no i mają ze sobą dużo spraw. Bo właściwie nie ma dzisiaj takiej sprawy w Polsce, którą można by poruszyć i która by nie miała jakiegoś aspektu ukraińskiego. Więc konsultacje międzyrządowe to charakteryzuje tylko naprawdę takie państwa jak Polska, Niemcy, Polska, Ukraina, gdzie tych rzeczy jest naprawdę dużo. No i cóż, to i oczywiście przygotowanie, dwa słowa też warto o tym powiedzieć, to jest zawsze poprzedzone konsultacjami pomiędzy poszczególnymi ministerstwami, pomiędzy ekspertami, urzędnikami. Faktycznie kilka miesięcy wspólnych prac. Kończy się to komunikatem. Komunikat nie jest dokumentem wiążącym, ale jest takim dokumentem, który pokazuje, że gdzie obie strony się łatwo porozumiewają, a gdzie trudno. No to komunikat potwierdził to, co wiedzieliśmy już wcześniej, ale no, warto było dokładnie to omówić. Czyli, że te różnice dotyczą przede wszystkim kwestii niektórych produktów rolnych, bo też nie całego rolnictwa, to trzeba stale powtarzać, no i niektórych kwestii transportowych w kontekście relacji Polska-Ukraina, a Komisja Europejska. Komunikat i przebieg rozmów pokazały, że w wielu sprawach i w większości, nie wiem, może można powiedzieć w 80% spraw, rozbieżności między Polską a Ukrainą nie ma, że jest wola, żeby wspólnie czy to prowadzić przygotowanie do negocjacji akcesyjnych, że Polska popiera jako państwo, jedyne właściwie państwo dzisiaj z tych większych, bezwarunkowo rozpoczęcie negocjacji z Ukrainą. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, zresztą o tym się mało mówi, żeby rozpocząć negocjacje szybko, jeszcze za prezydencji belgijskiej, bo potem przychodzi prezydencja węgierska, każdy wie jak to będzie z Węgrami, czego się można spodziewać i dopiero potem prezydencja polska, czyli jeżeli teraz czegoś nie zrobimy, to się odleży prawie cały rok. Czy uda się szybko rozpocząć negocjacje? Liczymy, że tak. Wygląda na to, że jest gotowość na to, żeby negocjacje już zaczynać. To jest nieprosty proces, ale on nie będzie prosty i nie może być prosty, dlatego że to dotyczy dużego państwa. Znowu, Ukraina, Mołdawia. W przypadku Mołdawii to jest tak jak u nas było, Polska, Estonia, Polska, Łotwa. Te mniejsze państwa mają mniej trudnych tematów. Dla wielkiego państwa każdy temat z Unią Europejską jest trudny, bo dotyczy gospodarki, pieniędzy, potencjalnych protestów, konfliktów. No, tak to jest przy integracji. Na to chciałbym, żeby się wszyscy Ukraińcy przygotowali. A więc w większości spraw te konsultacje pokazały, że jest wspólne myślenie, są wspólne projekty, czy to w dziedzinie turystyki, sportu. W każdej właściwie dziedzinie jest coś wspólnego do zrobienia. Już nie mówię o wojsku. I te dwa tematy główne, w których są problemy i które trzeba rozwiązać. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował w środę z Brukseli o zgodzie sojuszników na stworzenie funduszu NATO dla Ukrainy w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat. Jaka w tej sprawie jest pozycja Polski? Za, dlatego że to jest wariant zapasowy, a ja myślę, że się okaże wariantem równoległym. Bo dzisiaj to jest trochę, jak to się zaczęło? No zaczyna się od tego, że speaker, przewodniczący Johnson w Stanach Zjednoczonych blokuje głosowanie i nie można w
w Izbie dojść do sytuacji, żeby no, tych pieniędzy zdobyć na zakup broni. Zresztą broń byłaby kupowana przecież, to jest jasne, w większości w Stanach Zjednoczonych. Johnson to blokuje, no to teraz wszyscy się zorientowali, że Johnson blokuje to już dość długo. Wcześniej wszyscy mówili, a no poblokuje, mu przejdzie. Johnson zablokował, to nas stymuluje do tego, żeby samemu sobie próbować radzić. Nie jest to proste. No i teraz tak, taktycznie, na krótką metę, to jest inicjatywa prezydenta Czech, który zdobył trochę amunicji, pozbierał na to pieniądze. Polska zresztą dołożyła, podwoiła ostatecznie swój udział finansowy w tym kupowaniu amunicji, ale też strategiczne myślenie się odezwało, chwała Bogu, w Europie, w tym wypadku realizowane przez NATO, ale to głównie państwa europejskie cisnęły, no to zróbmy swój fundusz dla Ukrainy, no bo nie można dopuścić do tego, żeby Ukraina przegrała wojnę. A szczególnie nie można dopuścić do tego, żeby Ukraina przerwała wojnę, dlatego że nie ma amunicji. Czyli Ukraińcy są zmobilizowani, są super zbudowane umocnienia, wszyscy to wiedzą, a nagle brakuje amunicji, Ukraina traci stabilność. Do tego dopuścić się nie da. Także NATO, państwa europejskie, te natowskie, mobilizują Stany do działania i znajdują swoją inną drogę. Politico w tym tygodniu pisze o tym, że Rosjanie mogą już tym latem przełamać front przez brak decyzji w Stanach Zjednoczonych w sprawie pomocy Ukrainy. Prezydent Zelenski, prezydent Ukrainy, mówił nawet o wcześniejszych zagrożeniach już w tym maju. Co robi Polska, by uniemożliwić właśnie upadek ukraińskiej obrony i znalezienie się rosyjskiej krwawej armii u własnej bramy? To przede wszystkim... No właściwie Polska robi wszystko, co jest robione, bo nie ma chyba żadnej inicjatywy z tych wojskowych inicjatyw, w których Polska nie jest aktywna. Czyli są te takie poszczególne koalicje na rzecz dozbrajania Ukrainy w poszczególnych dziedzinach. Polska tu jest bardzo aktywna. Politycznie dodatkowo Polska ciśnie Niemcy, żeby dać rakiety Taurus. Finansowo dokładamy się i ostatnio to właśnie ten wkład został jeszcze zwiększony. Jeszcze więcej pieniędzy na amunicję w tej inicjatywie z kolei Pawła, prezydenta Petera Pawła, prezydenta Czech. Dodatkowo popieramy wydawanie pieniędzy unijnych, które też częściowo idą na zabezpieczenie pensji na przykład wojska ukraińskiego, plus inicjatywa natowska, która jest troszeczkę takim bypassem dla Stanów Zjednoczonych, które nagle się zacięły, jeżeli chodzi o pomoc. Więc właściwie nie ma dzisiaj takiej inicjatywy, w której Polska nie bierze udziału, plus szybki plan rozbudowy naszych możliwości, bo my też chcemy produkować amunicję, więcej amunicji, więc jest też plan, żeby to szybko wykonać. I tutaj chciałabym wspomnieć o otwartym liście ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, Sikorskiego, Baerbock i Sejourné. Ministrowie mówią, że dziś cios dostaje Ukraina, a jutro może być to każdy kraj Europy. No i właśnie... Nowe jest to, że Francja tak się... Że to myślenie we Francji się zmieniło. Agnieszka Holland w wywiadzie ze mną powiedziała, że świat niczego się nie nauczył dosłownie od czasów II wojny światowej. Ale czy naprawdę jest tak źle? Nie, czegoś się jednak nauczył, dlatego że... Znaczy ja rozumiem, co się dzieje we Francji. Możemy dwa słowa o tym powiedzieć. To ma oczywiście też kontekst wewnętrzny, ponieważ Macron konkuruje z Marine Le Pen. I chcę pokazać, jeszcze uwypuklić, jak bardzo ona jest nieszczera, jak bardzo jego główna konkurentka jest prorosyjska. To jest ten kontekst wewnętrzny. On istnieje we Francji, warto to powiedzieć. Natomiast jednak zmiana jest, zmiana ogromna. I francuscy politycy mówią wprost, my nie chcemy tutaj Putina i my wiemy, jakie... Ponieważ Zachód wie coś, co może nawet w Polsce jest mniej widoczne, że załamanie się frontu ukraińskiego wpływałoby na sytuację polityczną praktycznie w każdym państwie Zachodu. No bo wszyscy się zaangażowali po stronie Ukrainy, powiedzieli, damy radę. A nagle się okaże, że co, że nie daliśmy wszyscy rady? No bo to jest taka sytuacja. Więc jedna to jeszcze tam, tak jak sobie często rozmawiamy tutaj o tych sprawach transportowych, o rolniczych i widzimy problemy, tak akurat jeżeli chodzi o kwestie właśnie zbrojeniowe, polityczne,
no to Polska jest wśród tych państw, które jak w ulu to wszyscy pracują, żeby znaleźć wszędzie, gdzie jest możliwe, maksymalne poparcie dla dozbrojenia Ukrainy i dla podzielenia się na Zachodzie też tą myślą, czy przeniesienia na Zachód tej myśli, że to wszystko chodzi o nasze bezpieczeństwo. Ale faktycznie teraz bym powiedział tak, nikt tak wyraźnie jak francuska scena polityczna nie widzi potencjalnych konsekwencji jakiejś ofensywy Putina. I to jest super. To w tym sensie, że dużo się wszyscy nauczyli. Jak to długo potrwa? Co z tego wynika? Ja wiem, że to jest kwestia taka, że trzeba działać, bo jak się nie działa, to mówienie raczej przynosi strach. A strach nie jest dobry, bo Putin chce tego naszego strachu. Mówi o strachu Zachodu. No właśnie ciekawa informacja w tym tygodniu okazała się w wydaniu The Wall Street Journal. Pisze, że w lutym prezydent Francji Emmanuel Macron miał poufną rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Bidenem i kanclerzem Niemiec Scholzem i próbował przekonać ich zmienić strategię Zachodu wobec Rosji. Przesunąć te czerwone linie, by Kreml zaczął myśleć, by włączył rozumienie scenariuszu, że wszystko może się zdarzyć, że Europa, świat jest gotowy na to, żeby możliwie uderzyć w odpowiedź, że nie może tak po prostu Putin, nie ma rozwiązanych rąk i że możliwa jest każda odpowiedź Zachodu. Jednak Biden i Scholz, jak pisze wydanie The Wall Street Journal, odmówili zmianie strategii. Już po tym na szczycie w Paryżu usłyszeliśmy Emmanuela Macrona, który mówił o tym, że francuscy żołnierze mogą okazać się w Ukrainie, ale jego głos był samotny. No, to znowu jest taka historia, w której to się nam wydaje, co mówi Macron, że będzie wysyłał żołnierzy jakieś niepojęte zupełnie. A przypominam, że Francja wielokrotnie, szczególnie jeżeli chodziło o imperializm rosyjski, dochodziła do takich decyzji. Przecież, nie wiem, w 20 roku francuscy żołnierze pomagali w wojnie polsko-bolszewickiej, więc to nie jest nic nowego. To jest w tradycji francuskiej. Plus, dodałbym jeszcze do tego, Francuzi właśnie to, co powiedziałem, politycznie odczuwają jakiś szczególny lęk teraz. I to dobrze działa. No i teraz analizujemy, co właściwie Macron chciał powiedzieć, nie? Bo Macron pewnie chciał też wysłać sygnał Putinowi. Chciał wysłać sygnał Putinowi, że jesteśmy gotowi na więcej. Czemu Biden i Scholz byli niegotowi? Czemu nie ma wciąż tego konsensus dać sygnał Putinowi, że może Zachód go uderzyć po rękach? Ale szczerze mówiąc, ja też uważam, że trzeba zrobić jeszcze inne rzeczy, zanim będziemy mówić o wysyłaniu wojska. No na przykład gdybym nie pytał Macron, powiedziałbym super, że ma pan pomysł taki, żeby wysłać wojsko. Putin to usłyszał. Ludzie zaczęli o tym myśleć, bo jest początek jakiegoś procesu. Dzisiaj ten temat nie jest aktualny, ale przecież może pan na przykład szybko załatwić sprawę, tak bym powiedział do Macrona, bez jakiegoś specjalnego wojennego wysiłku, załatwić sprawę tych rosyjskich pieniędzy na Zachodzie, które dotyczą właśnie Belgii. Trzeba Belgię wzmocnić, żeby Belgia mogła albo przez jakieś działanie ustawodawcze, albo poprzez działanie rządu belgijskiego zabrać te pieniądze, które Rosjanie zdeponowali na Zachodzie. To mówimy tu o rządowych pieniądzach zdeponowanych przez bank rosyjski, Centralny Bank Rosyjski. Zwłaszcza we Francji. Tak, więc to można zrobić. Są rzeczy, które można zrobić, zanim się będzie mówiło o wysyłaniu wojska. Ta sprawa o wysyłanie wojska przez Macrona, ona się nadaje na cały oddzielny program, bo ona ma dużo plusów, ale też dużo takich ambiwalentnych elementów, dlatego że na Zachodzie wielu ludzi się boi takiego czegoś i to nie zawsze dobrze działa. Mówienie w sytuacji, kiedy jeszcze inne kroki przed tym można zrobić bez jakiegoś takiego ogromnego wysiłku. Ja osobiście na przykład uważam, że nie ma powodu, żeby w Polsce dzisiaj mówić Polakom, że będzie wysyłane polskie wojsko. Nie uważam, że to jest taki moment i polski premier nie potwierdza, żebyśmy mieli taki plan. I też trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo my wiemy, co trzeba zrobić do tego czasu. Dzisiaj jest moment, kiedy Ukraińcy się bronią. To nie jest kwestia, że brakuje 1000 żołnierzy. Dzisiaj jest kwestia, że brakuje amunicji, trzeba wysłać amunicję. No to tu trzeba szybciej podziałać. Dzisiaj trzeba znaleźć pieniądze na to. A te pieniądze to są rosyjskie pieniądze na Zachodzie, więc od tego trzeba zacząć tak poza wszystkim. Więc jakby z taką sympatią do tego, że we Francji się dużo zmieniło, ale powiedziałbym, są inne rzeczy do zrobienia, które można szybciej.
9 kwietnia Kongres Stanów Zjednoczonych może zagłosować o pomoc dla Ukrainy. Jest takie kolejne posiedzenie, ale teraz spiker Izby Reprezentantów Johnson negocjuje głosowanie na tak za zniesienie zakazu Bidena na eksport gazu ziemnego ze Stanów Zjednoczonych. O tym pisze wydanie Politico. To znaczy, Johnson po prostu mówi, możemy rozpatrywać pomoc dla Ukrainy, ale pan prezydent musi znieść ten zakaz eksportować gaz. Ale to pokazuje, że coś zaczynają się targować. Jak się zaczynają targować, to może nam się nie podobać, ale jest sygnał jednak, że sprawa nie jest zablokowana. I tak jest opóźnienie, więc... Czy oczekiwać jeszcze w kwietniu? Kiedy w polityce jest ten element targowania się, to znaczy, że jest przestrzeń na kompromis. Ja bym tak to rozszyfrował. I to dobre wiadomości. I to jest w sumie dobra wiadomość, dlatego że czego się najbardziej boimy, że Johnson się nie posunie. To teraz do złych wiadomości. Bo Johnson jednak ryzykuje to, że wejdzie do historii jako Chamberlain, który puścił Putina na Ukrainę i załamał. Bo ja cały czas to wszystkim powtarzam. To nie jest kwestia tego, że tam front się przesunie o 100 kilometrów. To będzie miało ogromne polityczne skutki dla wszystkich, którzy są w tę całą sprawę zaangażowani. Nie tylko dla Ukrainy. I tu jest istota rzeczy i to trzeba tłumaczyć Johnsonowi. Więc jeżeli Johnson ma skłonność do tego, żeby się targować, niech się targuje, senatorowie, członkowie Izby znajdą tam takie rozwiązania, żeby coś mu tam dać, jakąś satysfakcję, że się posunął. Prezydent Ukrainy Zełenski w tym tygodniu na konferencji prasowej powiedział, że Putin do 1 czerwca mobilizuje 300 tysięcy dodatkowych rosyjskich żołnierzy, żeby wrzucić je w kocioł wojny z Ukrainą. No i właśnie sam Zełenski w tym tygodniu podpisał zmiany do ustawy, które obniżają wiek ukraińskich żołnierzy z 27 do 25 lat. Szykuje się kolejny wątek. Rosja i Ukraina przygotowują się do kolejnego zetknięcia się, możliwie decydującego. Czego właśnie oczekiwać pana zdaniem? Jeszcze parę miesięcy, jeszcze parę tygodni pewnie spokoju ze względu na pogodę, no a później będzie dalej wojna. Ten rok 2024 będzie wciąż rokiem wojny. Tylko jest pytanie o to, jaki będzie skutek tego. Żeby Ukraina utrzymała to, co jest teraz, musi zrobić mobilizację i do tego przygotowuje się prezydent Zełenski. I to będzie bardzo trudne, dlatego że Ukraina jest w trudniejszej sytuacji niż Rosja. Do tego jeszcze dostarczenie amunicji, ale tylko jeśli to wykonamy, to wciąż nie jest scenariusz na zwycięstwo. Scenariusz na zwycięstwo to jest więcej. Lotnictwo, rakiety dalekiego zasięgu, no bo Ukraińcy muszą i to właściwie tutaj ja tego nie powinienem powtarzać, bo to wszyscy wiedzą, ale w każdej rozmowie międzynarodowej to się pojawia. Muszą mieć możliwość uderzania w punkty strategiczne po stronie rosyjskiej. I to nie jest żadna czerwona linia. To jest normalny sposób. Jeżeli wymagamy od Ukraińców, macie sobie poradzić, to jak mają to zrobić? No muszą mieć możliwość uderzenia na przykład w składy paliwa albo w miejsce, gdzie jest produkowana amunicja, broń. Fabryki naftowe. Fabryki. To wszystko to się musi wydarzyć przecież. Bez tego nie ma końca tej wojny. Jakie tutaj są dla nas dobre wiadomości? Ja uważam, że jest mobilizacja Zachodu, no bo biorę w tym udział i biorę udział w licznych rozmowach. Praktycznie czasem się zastanawiam, o czym my byśmy rozmawiali, gdyby nie ten temat. Czasem myślę, o czym się odbywały te dziesiątki, setki międzynarodowych rozmów. Wreszcie ten prawdziwy temat, taki pełnokrwisty, polityczny temat, jak pomóc Ukrainie, żeby dała sobie radę w tym roku, on zmobilizował Zachód. Czy to wystarczy? Nie wiem. I dlatego tu jest taka... Jest w tym taka ambiwalencja w tej mojej odpowiedzi, ale ja nie widziałem, jak pamiętam, jak się zajmuję polityką międzynarodową, takiej mobilizacji, na przykład w Europie. I takiej powagi od przywódców, którzy mówią, okej, my widzimy, że trzeba coś zrobić i jeszcze jeżeli się Stany wycofają, no to tragedia. I to wszyscy widzą, mówią, ale to mobilizuje, na tym etapie mobilizuje. Spokojnie już nie będzie. Taki jest tytuł książki Pawła Kowala i podtytuł naszej programy, który tak naprawdę nazywa się Blisko Polityki, Blisko Świata. Dziękuję za ten program. Dziękuję bardzo. Paweł Kowal, Maria Górska, oglądajcie nas na YouTube kanale Pawła Kowala w języku polskim, w TV Espresso w języku ukraińskim co niedzielę o 15.30 i 22.00 i czytajcie główne z naszych rozmów w obu językach na sestry.eu. Dziękuję bardzo.